Witam kochani bardzo serdecznie na kanale Sunlight Tarot, tarocistka Fortuna z tej strony. Dzisiaj kochani horoskop dla Skorpiona na miesiąc kwiecień. Nowy rozkład z kart tarota oraz magiczne przesłanie od wróżek, same konkrety, miłość, uczucia, praca, finanse, zdrówko. Także moi drodzy, myślę, że u Was wszystko w porządku, że czujecie się dobrze, zdrowie jest najważniejsze, pamiętajcie o tym, dalej nie pójdziemy w tym życiu, jeśli nie mamy zdrowia, więc musimy dbać o siebie i szanować nasze zdrowie. Moi kochani, zaczynamy od magicznego przesłania. Magiczne przesłanie dla Skorpiona na miesiąc kwiecień. Kochani, zima. Mamy wiosnę, pokazała się zima. Twoje modlitwy zostaną wysłuchane w zimie. Czyli coś ważnego, moi drodzy, spełnienie Waszych marzeń. Musicie poczekać do zimniejszych miesięcy znowu. Także tutaj jest piękne przesłanie, ponieważ jest to oczekiwanie przed Wami. Także zima. No, cudnie. Kochani, dzisiaj małe koło fortuny, tarot, bo czasem się pytacie, to są takie małe, drobne talie, karty, przepraszam. No i druga talia dopowiadająca to jest krystal tarot. Również interesujecie się niektórzy z Was taliami, także mówię. Tarot, proszę, daj rady wskazówki dla Skorpiona na kwiecień. Skorpion, kwiecień. Miłość, uczucia, miłość, uczucia. Kochani, pięknie. Finanse. Finanse. Zdrowie. Dobrze, kochani, będziemy i tak dopowiadać. Miłość. Jest tutaj duża szansa dla osób, które są singlami, na znalezienie tutaj przyjaciela, tak? Kogoś, kto będzie Was wspierał. Może się ktoś pojawić u Was z przeszłości, bo Wy wyczekujecie bardzo miłości, drogie Skorpiony. Ktoś z przeszłości może powrócić. Może być też ktoś z drogi, kto Was odwiedzi. I tutaj jest duże szczęście. Również możecie się tak zaangażować, zakochać w tym miesiącu, że będzie to czas bardzo, bardzo romantyczny i namiętny. Również, kochani, ja tutaj widzę, że powracacie tak jak gdyby z podróży. Gdzieś Skorpion był w delegacji, powraca z podróży, jest szczęśliwy na nowo w swoim dawnym związku. Moi kochani, jest taka opcja, że też gdzieś z partnerem może wyruszycie w podróż. Da Wam to dużo, dużo satysfakcji. W ogóle koło Was bardzo dużo dobrych jest energii. Emocjonalnie będziecie spełnieni na pewno, drogie Skorpiony. Jest dużo przychylnych osób, będą prawić Wam komplementy, będą zachwyty, ale też, kochani, tutaj jest takie spełnienie w uczuciach, spełnienie w życiu. To będzie duże szczęście w tym miesiącu u Skorpiona. Także jest cudownie. Podsumowanie uczuć. Znów tutaj jest dziewiątka monet. Podwójna. Także życie uczuciowe będzie na najwyższym poziomie, ja bym powiedziała. Jest taka przesłanka w tej karcie dziewiątka monet, która mówi, że macie wszystko oprócz miłości. No ale tą miłość przy szóstce buław na pewno będziecie mieć. Powracacie tutaj do swojej miłości. Miłość powraca do Was. Także
Już tylko czekać, wyczekiwać na ten kwiecień i wyczekiwać na to szczęście. Jest coś związanego z podróżą, która odmieni wasze życie uczuciowe, ta podróż. Nie wiem, czy będziecie stęsknieni, czy będziecie razem podróżować, czy ktoś powraca właśnie i uzupełnia wasze życie. Jest dobry czas na to. Także wiele osób, tak jak mówię, będzie zakochanych i będzie planowało, moi drodzy, związek małżeński. W pracy możecie załatwiać sprawy urzędowe, możecie podpisywać umowę nową, ale moi drodzy, tutaj jest duża rywalizacja w pracy. Dużo informacji, wiadomości do was przychodzi w tym miesiącu, ale musicie być sobą. Musicie wiedzieć, czego chcecie i dużo musicie pracować, ponieważ jeśli jesteście sobą, to nie boicie się rywalizacji, konkurencji. Pamiętajcie o tym. No i tutaj jest szóstka kielichów. Możliwe, że niektóre osoby powrócą do dawnych swoich zajęć, dostają jakieś tutaj zaproszenia, dostają jakieś powiadomienia, listy, powroty do starych prac, do starych zajęć. Ale też pamiętajcie o tym, że koło was są sprawy urzędowe w tym miesiącu, które trzeba załatwić, nie można ich przeoczyć. No i też mogą być podpisywane jakieś dokumenty. Może być nowa umowa, tak jak powiedziałam, dla niektórych. Bardzo ważny czas w kwietniu. I w miłości, i w finansach. W zdrowiu proszę uważać na bóle głowy. Również no tutaj sprawy związane pokazują się, moi drodzy, z kośćmi, ze stawami, bóle pleców. To jest bardzo ważne. No i też można by było skontrolować sprawy kobiece, moi drodzy. Także będziecie mieli również bardzo dobrą intuicję. No i tutaj jest pokazany król mieczy. Może być wizyta u lekarza, może być wizyta u chirurga u niektórych, bądź też, moi drodzy, fizjoterapeuta. Masaże, może być ból pleców, masażysta wskazany jest. To wam pomoże, to was uzdrowi, kochani, ale także wygrzewajcie się na słońcu swoje kości, ile tylko to możliwe, bo to wam pomoże. Moi drodzy, palcie świece w tym miesiącu, wygrzewajcie się w słońcu, dużo przebywajcie na świeżym powietrzu. Także te bóle głowy, które są u was, są może z niedotlenienia, ja tak myślę. Czas wyjść na zewnątrz, czerpać ile się da ze słońca i z dobrego powietrza. Także spacerujcie, jeśli tylko macie w weekendy, popołudnia, czy nawet rano, wstać wcześniej i iść na spacer. Ja tu widzę, że to wam da bardzo, bardzo dużo w zdrowiu. Będzie fajnie, oczywiście, moi drodzy, nie martwcie się, ale także, moi drodzy, jest przesłanie, czekajcie na zimę, twoje modlitwy zostaną wysłuchane w zimie. Pamiętajcie o tym, że naprawdę wielkie marzenie idzie do was spełnione zimą, także spełnienie przyjdzie w miesiącach zimowych. Pięknie, bo jest na co czekać. Także życzę dużo zdrowia. Dotleniajcie się, spacerujcie, wygrzewajcie się w słońcu, palcie świece, jeśli macie kominki w domu, to również, bo wam tego ciepła jakoś, drogie skorpiony, jest bardzo, bardzo potrzeba. Jest takie coś, że skorpion jest takim zmarzluchem i lubi ciepło. Także, moi drodzy, pozdrawiam bardzo serdecznie, życzę dużo, dużo zdrowia, dużo pozytywnych emocji i aby się wszystko to spełniło, pozytywne, co powiedziałam. Do usłyszenia.